Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Wydarzenia ostatnich dni, wiadomości o zabitych i rannych rodakach w związku ze stanem wojennym wprowadzonym od 13 grudnia nakazują mi zwrócić się do pana generała z usilną prośbą i zarazem gorącym wezwaniem o zaprzestanie działań, które przynoszą z sobą rozlew polskiej krwi. Ostatnia wojna i okupacja przyniosła stratę około 6 milionów Polaków walczących o własną i niepodległą ojczyznę. Pragnienie pokoju przemawia za tym, ażeby nie był kontynuowany stan wojenny w Polsce. Zwracam się do pańskiego sumienia, generale, i do sumień wszystkich tych ludzi, od których zależy w tej chwili decyzja.